Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, sięgam wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam znowu o streamie WKBRL, ponieważ, moi drodzy, jakieś 2 miesiące temu, może nawet mniej, z 1,5 miesiąca temu, nagrywałem wam odcinek o WKBRL, gdzie było słychać jakiś głos dziewczynki, który prosi o pomoc, a teraz, moi drodzy, na streamie WKBRL słychać, jak jakaś woda tam leci, albo wpływa gdzieś do tego pomieszczenia, gdzie jest ten stream, albo coś innego. Zaraz to zobaczymy i wam to oczywiście pokażę, ponieważ ten stream nadal trwa, a jeżeli chcecie kolejny odcinek właśnie o tym streamie WKBRL, jak się pojawi coś nowego, stawcie tutaj ponad 4000 łapek w górę. Musi być tyle łapek w górę, ile mam golda teraz. Mam 4004, więc dobijmy 4004 łapki w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, by oczywiście takiego odcinka nie przegapić. Nie przegapić również live'ików. Zapraszam też na mój drugi kanał, kanał Pandaof, do którego linka znajdziecie w opisie. A jak robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Już nie przedłużam i lecimy do tego streamu WKBRL. 75 years later. Dobra, moi drodzy, a więc mamy aktualnie stream WKBRL i wsłuchajcie się chwilę, co tam, moi drodzy, słychać. Jak słyszycie, moi drodzy, ewidentnie słychać tam, jakby jakaś woda wpadała do tego pomieszczenia, gdzie właśnie ten stream jest. Moim zdaniem może być tutaj taka teoria, że tam, gdzie jest ten stream, bo to jest na pewno jakieś pomieszczenie, to może on jest jakimś tajnym bunkrem i dlatego ta dziewczynka, która wołała o pomoc, chciała się w nim schować, ale nie mogła. No a teraz możliwe, że jakaś woda po prostu przecieka od góry albo jakoś z boku, nie wiem. No zobaczymy, jest to naprawdę dosyć ciekawe, moi drodzy, ponieważ może to również nam sugerować, że kolejny sezon, moi drodzy, będzie jakiś park wodny czy coś takiego. Włączę wam jakiś tutaj meczyk w Brawl TV w tle i wam troszkę poopowiadam o tym. Więc generalnie sezon siódmy, dobrze mówię, chyba sezon siódmy w Brawl Stars rozpocznie się no za jakieś 20 dni, coś takiego, zaraz sobie sprawdzimy. 17 dni się rozpocznie sezon, moi drodzy, siódmy. Sezon siódmy, będą wakacje. Dużo osób obstawiało, że będzie to sezon na temat dinozaurów. Ja nie nagrywałem o tym odcinka, gdyż myślę, że raczej będzie to właśnie związane coś z wakacjami. Było lato potworów w tamtym roku, jeżeli się nie mylę. Teraz możliwe, że będzie jakiś park wodny, bo to się jakby pokrywa z tym WKBRL. Jest szansa również, że będzie te jakieś dinozaury, ale to bym obstawiał, że to by było jako kolejne dopiero. Więc myślę, że teraz będzie jakiś update związany z wodą, może jakiś właśnie brawler wodny, ponieważ mieliśmy Amber, która strzela ogniem, teraz byłby jakiś brawler właśnie, który by, no nie wiem, coś robił z wodą po prostu, mógłby na przykład, nie wiem, chodzić po wodzie, to by była naprawdę spora zmiana, bo jeszcze żadna postać tak nie robi, coś takiego. No a potem mielibyśmy właśnie już ten sezon z potworami, który by wypadał już po wakacjach, albo tam końcówką wakacji, więc myślę, że jest szansa na coś takiego. Może jednak będzie to sezon z potworami, znaczy z dinozaurami, zobaczymy. Ale myślę, że jest większa szansa na to, że będzie to jednak jakiś sezon właśnie z tutaj jakimś, nie wiem, wodną postacią czy czymś. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jest to naprawdę dosyć ciekawe. 17 dni zostało do kolejnego sezonu, więc myślę, że Brawl Talk na pewno pojawi się już niedługo, może za tydzień, może za 1,5 tygodnia, myślę, że maksymalnie coś takiego, bo zawsze Brawl Talk jest tydzień przed update'em. No i będziemy mieli również nowy sezon Power League, wtedy nowy skin, więc no w update'cie na pewno będzie nowa postać, no bo Karnet, więc będzie nowy Karnet wraz z nową postacią, będzie nowy sezon na Power League'u, będzie jakiś temat właśnie, myślę, że może być to związane właśnie z, moi drodzy, tym siódmym sezonem będzie coś związane z wodą, jakaś wodna postać czy coś. Pamiętajcie, że również była kampania Supercell Make i tam wygrała Nita, taka, moi drodzy, jak to powiedzieć, taka wakacyjna. Ona się, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale ona miała miśka rekina, ta Nita, czy coś takiego, więc jak dobrze kojarzycie i połączycie fakty, to jest szansa, że właśnie tak będzie wyglądał ten sezon i będzie on na temat
tego jakiegoś, nie wiem, wodnego parku czy coś takiego, no zobaczymy. Może Star Park się zamieni w jakiś wodny park, aquapark, nie wiem. Zobaczymy, ale śmiesznie by to dosyć wyglądało, szczerze mówiąc. A dopiero kolejny może być na temat właśnie dinozaurów. Myślę, że jest taka szansa, gdyż moi drodzy, tak jak mówię, no po pierwsze są wakacje, więc wakacje z czym się kojarzą? No bardziej się kojarzą z jakąś wodą, czy właśnie ze spędzaniem wakacji nad morzem, czy coś. Więc ten skin by idealnie pasował, gdyby on wyszedł w wakacje, bo myślę, że nie będą go trzymać cały jeden rok, żeby wyszedł w kolejne wakacje, tylko go wrzucą w miarę szybko. Ale zazwyczaj te Supercell Make skiny wychodzą no dosyć późno, więc różnie to może bywać. No a druga sprawa jeszcze może być taka, że jest kampania teraz na skina do Colette, która ma podróżować w czasie. Podróże w czasie, wiadomo, cofamy się w przeszłość, co mamy dinozaury. Więc ja bym właśnie tak obstawiał, że ten sezon będzie na temat jakiegoś wodnego parku czy coś takiego, jakaś postać związana z wodą, a następny sezon będzie właśnie związany z tymi dinozaurami i przy okazji będzie ten skin tej Colette. No zobaczymy, czy tak będzie, ale myślę, że jest taka szansa i tutaj ginę niestety. No, przykro mi, ale mnie porobiła zadymiara. No, lipa. Ajajaj, troszkę ją powysadzałem, ale tak trzech niestety zginąłem. 5 parkubów miała ciężko, bo cokolwiek zrobić, moi drodzy. Więc ja tak obstawiam. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o całym tym streamie WKBRL, całym tym update'cie, który się zbliża, bo na pewno będzie on już niedługo. Ja się bardzo cieszę, ponieważ szczerze mówiąc, nie ma nic aktualnie w besie. Naprawdę jest mega nudno. Mi się, szczerze mówiąc, nie chce grać jedynie na streamku, coś tam zagram sobie z widzami. Ja też ostatnio robiłem streamy z Clash Royale, ponieważ no po prostu w Clash Royale jest trochę bardziej ciekawie, w związku z tym, że dawno nie grałem, więc dużo innych rzeczy się pojawiło. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach wasze propozycje na temat tego zbliżającego się sezonu. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o kodziku Panda, jak robicie jakieś zakupy w sklepie. Trzymajcie się. Cześć.